Już w najbliższy czwartek może dojść do ringowej konfrontacji pomiędzy zarządem SKB Czarnia a słupskimi radnymi. Wiceprezydent Kaczmarczyk rozwiał wszelkie prawne wątpliwości dotyczące budowy słupskiego ringu, a słupską siedzibę PO odwiedził dziś marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Oglądasz serwis informacyjny 10 minut TV. Zapraszamy! Podczas ostatniej sesji Rady Miasta rajcy nie zgodzili się na zmianę zagospodarowania przestrzennego wokół dawnego hotelu Rowokół przez spółkę należącą do wielokrotnego mistrza świata w boksie zawodowym Dariusza Michalczewskiego. Przypomnijmy, jeszcze przed zakupem hotelu Michalczewski deklarował wybudowanie w tym miejscu ośrodka przygotowań olimpijskich. Wspólnie z Darkiem sprzed 2 laty doszliśmy do wniosku, że jednak zrobimy ten ośrodek przygotowań olimpijskich. Rozmowy przeprowadziłem, jak również mam dokumentację z Polskiego Związku Bokserskiego, którzy również popierają. Popiera również prezydent Komorowski, od którego mamy podpis. Powiedział, słuchajcie, budujcie. Polski Komitet Olimpijski również, młodzież nie mówi, rodzice nie mówią. Jedynymi osobami, które mają coś przeciwko temu, żeby pan Dariusz Michalczewski wybudował ośrodek przygotowań olimpijskich w Słupsku, piękny na 72 pokoje, zmodernizował naszą halę, są nasi radni. Niestety decyzją większości radnych nie uchwalono zmian umożliwiających rozbudowanie dawnego hotelu Rowokół. Jak podkreślają działacze klubu bokserskiego Czarni, Michalczewski już miał zapewnienia z innych klubów, że z chęcią korzystaliby z takiej bazy przygotowań. Rozmawiałem ze stajniami zawodowymi, które powiedziały, Janusz, budujcie, my przyjeżdżamy, będziemy się przygotowywali u nas. Panowie radni widzą to inaczej i dlatego chcemy konkretów drugiego, żeby nam odpowiedzieli dla nas, dla naszych dzieci, dla rodziców, dlaczego się sprzeciwiają, żeby tutaj powstał piękny ośrodek przygotowań olimpijskich. W związku z taką decyzją części słupskich radnych działacze klubu bokserskiego Czarni zaprosili ich do hali sportowej przy ulicy Ogrodowej na 2 października. Chcą, aby samorządowcy wyjaśnili im, dlaczego podjęli taką decyzję, a jednocześnie mają nadzieję, że przekonają ich do swojego pomysłu i podczas kolejnej sesji radni zagłosują na tak. Pozwolenie na budowę ringu miejskiego jest zgodne z prawem, twierdzą miejscy urzędnicy. Prace przy budowie nowej drogi wyprzedzają planowany harmonogram. Zasadność wydania pozwolenia na budowę nowego przebiegu trasy krajowej nr 21 zakwestionowała jedna ze słupszczanek. Jej zdaniem prezydent miasta nie mógł wydać takiego zezwolenia, bo na drogi krajowe dokumenty tego typu może wydawać jedynie wojewoda. Zdaniem władz miasta budowana jest droga gminna, która dopiero po zakończeniu budowy ma być przekazana pod jurysdykcję wojewody. W tej sytuacji, jaka tutaj występuje, jednoznacznie z niej wynika, że organem właściwym do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku, jest prezydent miasta Słupska, wykonujący zadania starosty określone ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Z przepisów ustawy prawo budowlanego wprost wynika, że wojewoda jest organem administracyjnym administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starosty. I dotyczy to dróg krajowych i wojewódzkich. Natomiast ustawa drogowa mówi, że wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich oraz starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję na realizację inwestycji drogowej. Opinię w sprawie zasadności wydania pozwolenia na budowę ma wydać także wojewoda pomorski. Według wcześniejszej jego zdanie było wspólne z opinią władz Słupska. Budowa ringu miejskiego wyprzedza harmonogram. Prace idą pełną parą na wszystkich odcinkach. Inwestycja jest pełnym rozwinięta. Jesteśmy na wszystkich odcinkach mocno zaawansowani. Największe zaawansowanie widać na tych odcinkach nowo budowanych Rejtana. Tutaj już podbudowy, krawężniki. Będziemy się przygotowali do układania masy jeszcze w tym roku. Na pozostałych odcinkach, jak 11 listopada, czy Koszalińska, tam widać wymianę gruntów. Tam te prace są mniej takie pokazowe. Tu najbardziej widać, jak to wszystko wygląda, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Na początku października drogowcy planują wylać pierwszą próbną warstwę asfaltu. Ma to odbyć się na najbardziej zaawansowanym odcinku prac w okolicy ulicy Wiatracznej. Warstwa bitumiczna będzie musiała przejść odpowiednie badania. Dopiero po ich wykonaniu będzie możliwość kładzenia asfaltu na pozostałych odcinkach. Ring to zupełnie nowa dwupasmowa droga od ulicy Poznańskiej przez Koszalińską 11 listopada Rejtana do drogi na Ustkę. W jej ramach powstaną 2 wiadukty przez tory i 14 rond. Budowa ma zakończyć się do 25 grudnia 2015 roku.
Wyścig o fotel prezydenta Słupska wkracza w decydującą fazę. Znamy już wszystkich kandydatów, spośród których wskazać można kilku faworytów do objęcia urzędu. Jednym z nich jest słupski poseł Platformy Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Poparcia dla swojego partyjnego kolegi udzielili dziś goszczący w Słupsku marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i senator Kazimierz Klejna. Znam pana posła Konwińskiego, wiem jak ciężko pracuje w Sejmie, wiem jak jest zrośnięty ze Słupskiem. Wieloletni przecież przewodniczący Rady Miasta, człowiek znający problemy Słupska i wiedzący jak tym problemom zaradzić, więc uważam, że jest bardzo dobrym kandydatem na prezydenta i moja obecność tutaj z wami także jest tego dowodem, że właśnie tak uważam. Od lat zresztą z panem posłem Zbigniewem Konwińskim współpracuję i tutaj znamy się bardzo dobrze i znam te jego wielkie inicjatywy, które podejmuje na rzecz Słupska, na rzecz mieszkańców Słupska i go wspieram w tym wszystkim, a więc jestem przekonany, że będzie doskonałym prezydentem miasta Słupska. Słupsk potrzebuje odmiany, Słupsk potrzebuje zdecydowanie młodszych ludzi, którzy będą potrafili, będą chcieli pracować na rzecz dobra naszego miasta i naszego regionu. Wybory samorządowe, pomimo lokalnego charakteru, mają duże znaczenie dla układu sił na politycznej scenie. Dlatego też w najbliższym czasie możemy spodziewać się kolejnej dozy wsparcia od polityków dużego kalibru dla słupskich kandydatów na prezydenta miasta.